No, dzisiaj trochę inaczej, jak widać, nie? No, bo zawsze niby był Minecraft, nie? I w ogóle. I dzisiaj trochę inaczej. Pokażę wam, jak sobie wziąć, zainstalować patapony na komputerze. Pokażę wam, serio. Na początek potrzebujemy takiego programu, który się nazywa właśnie tak. PPSSPP. Pobieramy sobie z tej strony tutaj. Oto proszę, download jest wszystko za free. Proszę bardzo, bierzemy sobie taką wersję, jak akurat potrzebujemy. Na Windowsa oczywiście. Najnowszą wersję. O, proszę bardzo. I tutaj mamy, że zapisz. Oczywiście zapisz plik, bierzemy. Bo nie chcemy, żeby się po prostu otworzyło. No i powinno się pobrać. O, proszę bardzo, jest. No jest. Ok, teraz włączyłem opcję, żeby było widać kursor myszy. Specjalnie zmieniłem tło pulpitu, żeby było wszystko widać. I jak już mamy taki program, to mamy tutaj otwarty, tutaj wszystko jest. Oczywiście musimy to sobie wziąć i wypakować na pulpit nasz. Możemy to zamknąć, teraz możemy to otworzyć i proszę bardzo, mamy to. Oczywiście używamy tej wersji, którą mamy akurat którym mamy system operacyjny, nie? Tu mamy takie rzeczy, Lang, Flash Zero, Assets. I w ogóle, i w ogóle. Polecam to gdzieś upakować w jakiś folder. Ja to mam na drugim dysku. Ogólnie. No. No i włączamy ogólnie, nie? Tak, zawsze to się pokaże, nie? Uruchom. Tutaj mamy takie coś teraz. Jak pierwszy raz włączamy, to mamy takie coś. I ogólnie tu mamy takie rzeczy. Nic tu nie ma, nie? No. I pokazał nam się nowy folder. Memstick. Bo tego nie było przed chwilą. Ten folder chyba nie jest zbyt istotny. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, żeby był istotny. No i mamy już program, proszę bardzo. F11, jak chcemy go wziąć na full screena. Możemy sobie oczywiście padem korzystać, nie ma problemu. O, proszę bardzo, nie ma problemu. Pada możemy używać. Ja do pada używam DS3 Tool, Better DS3. Do korzystania z pada PS3. No i zamykamy sobie to. To w ogóle niepotrzebne jest. To mamy się interesować tym. Wyrzuciłem do kosza. To jest ważne. I teraz jak zainstalować patapony? Jesteśmy z powrotem w internecie i wpisujemy sobie patapon.iso. Zależnie, którą chcemy pobrać wersję. Może być 3.iso i takie dam. I bierzemy sobie na przykład pierwsze z góry se weźmy. To jest wersja europejska. Polecam wersję polecam wersję angielską USA, ale możemy pobrać europejską, nie ma problemu. Odbloka używam przy okazji, bo przydaje się do takich rzeczy. Naprawdę, radzę używać odbloka. Ogólnie naciskamy. Co naciskamy? Naciskamy sobie tutaj. Aha, trzeba to wziąć. Nie. Oj. Tak, to trzeba uzupełnić. Nie w sosie. I oczywiście jest preparing. To jest nieistotne. I tu mamy download link. Naciskamy tutaj. I pobiera się, jak widać. Next level. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Ale możemy sobie później sprawdzić, o co chodzi z tym. Jak się już pobierze, oczywiście. Poczekam za chwilę. No i ogólnie już to mamy, nie? Mamy tutaj już ściągnięte. Teraz trzeba to wypakować, oczywiście. Potem radziłbym również całe to wypakować. Bez tego.
Extract here. Też radzę wypakować. Wszystko trzeba po prostu powypakowywać. Nie ma tutaj jakichś większych nie wiadomo czego. Myślę, że już powinno działać. I teraz trzeba oczywiście włączyć. Możemy sobie oczywiście skrót zrobić tutaj na pulpicie, nie ma problemu z tym. Tak, uruchom, można sobie to wyłączyć, żeby nie było tego wcześniej, później. Spokojnie, to jest całkowicie bez wirusów, sprawdzałem wszystko. I teraz oczywiście wchodzimy na dysk C, na pulpit i takie tam bla 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 bla. Ja to zrobię poza tym nagraniem. Dobra, jesteśmy już w tym folderze aktualnym. Teraz bierzemy to. No save data fun. The system data this game is saved using the autosave feature. Create a new save data. Yes, oczywiście bierzemy yes. Aha, bierzemy escape oczywiście i tu w ustawieniach mamy sterowanie. Musicie sobie, jak nie macie pada, to musicie sobie po prostu odpowiednio mapowanie przycisków odpowiednio sobie ułożyć, jak chcecie, nie? Kółko, ten, to. Ja sobie zawsze biorę kółko na C, X na X oczywiście, kwadrat na Z i trójkąt na V, bo tak jest wygodnie po prostu. Start zawsze biorę na spację, select biorę zwykle na S, L biorę na A, R biorę na D. Tak biorę w końcu. Tak po prostu biorę, no. Ale jak macie pada, to bez problemu. No i tu mamy ogólnie to, to jest... Tutaj wiem, nie ma nic, to dobrze wiem. Tutaj mamy różne języki, bo to jest wersja... normalnie w wersji USA nie ma tej zakładki language, ale to jest wersja europejska, więc tutaj mamy języki. To jest ciekawe, bo nigdzie indziej tego nie widziałem. Ale oczywiście tu nie ma żadnych danych, bo gram teraz w innym w ogóle tym. Nie? No i wychodzimy po prostu wyjść do menu. Tutaj jak będziemy mieli już później, to już będziemy mieli tutaj to w ostatnich. Wszystko w cośmy wchodzili. Jak chcemy wyjść, to wyjście i tyle. Jeśli chodzi o tego DLC do Patapon 3, bo też niektórzy w ogóle... Ja szukałem to bardzo dużo czasu i nie mogłem znaleźć. Wszystko tak naprawdę tu jest gotowe, to wszystko mogę wywalić do kosza. O, to wywalę na pewno. To razem po prostu trzymajcie, nie? Aha, jeszcze jedna sprawa. Jeśli to przemieścicie, to później musicie odnaleźć tą grę jeszcze raz, nie? Tam, gdzie ją właśnie wzięliście, nie? Więc razem na to uważać. No. Jeśli chodzi o DLC do Patapon 3, to zaraz wyjaśnię, o co chodzi. No dobra, i ogólnie teraz tak. Mamy tutaj... To jest ogólnie moje, którego używam normalnie, nie? To gry. To jest ten, który teraz pokazałem wam, nie? Do pokazania. I mamy tutaj folder memstick ogólnie, nie? I tutaj mamy pewne różnice. Tutaj mamy screenshoty moje ogólnie z gry, nie? Moje. Na przykład ten, o. Nie? No. Albo ten tu. Albo ten. No, różne rzeczy robiłem, nie? No. I parę rzeczy tutaj nie widać. Screenshoty oczywiście robi się chyba F12, czy czymś tam. Możecie sobie pokombinować. Tutaj mamy parę różnic. Tutaj mamy to, save data oczywiście jest tutaj, nie? Też jest save data, oj. Save data, screenshot oczywiście się zrobi, jak zrobicie. Tu mamy taki folder game i on normalnie nie występuje. Chcecie wgrać Patapon 3, ten DLC, to musicie ten folder stworzyć. Normalnie tak po prostu nowy folder i wpisujecie z dużych liter game, o i tyle. I w tym folderze znajduje się takie coś, nie? Ja wam zaraz pokażę, skąd to pobrać. A teraz przejdźmy ogólnie do instalacji. Tutaj mam już przygotowane, to po prostu bierzecie sobie. Ctrl V, nie Ctrl V. Ctrl A, odznaczacie to po prostu i bierzecie to całe po prostu tutaj. No i
tyle, nic więcej tu nie trzeba robić. Serio mówię. Oprócz paru spraw, coś tam jeszcze trzeba było zrobić, ale nie pamiętam co. To oczywiście nie jest pozytywne, powinienem pamiętać co. Podobam 3. A nie tutaj. Nie pamiętam co trzeba było jeszcze zrobić, ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Najpierw przekopiuję to. A nie, tego się nie kopiuje, co ja? To po prostu odnajdę to za chwilę. Tak, uruchom. Tak, mamy to już. Teraz sobie odnajdę Patapon 3 i zaraz się widzimy. Okej, odnalazłem Patapon 3. Musimy włączyć Patapon 3 oczywiście. Jest. Oczywiście. Tak, to musi oczywiście się zrobić. To jest nowy coś tam. Ja to oczywiście przyspieszę, bo mogę. Tak, tutaj jest licencja, bla 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 bla, to jest nieważne. Akceptujemy. Tutaj oczywiście nie ma nic, ale to jest nieistotne. Wiem, słyszycie pewnie hałas, ale to jest nieistotne. Teraz wychodzimy z tego bodajże. Bum. Bum. I teraz... Chyba nie wiem po co wyszedłem, zaraz wrócę. Dobra, jestem. Teraz musimy szybko przebrnąć przez początek. Zobaczymy czy się zainstalowało. Szczerze jestem ciekaw. Nie, ten importuje. Nieważne jaka nazwa w tej chwili. Ja to i tak usunę. Dobra, weźmy sobie już ta pepona, nieważne. Tak, to jest mój wybór. To jest moje przeznaczenie, bla bla, szybko, szybko, szybko. Tak, 1-1-1, to jest moja nazwa, bla. Już. Po, czeka, don. Fajnie. No i dobra, i muszę przejść przez tą pierwszą misję niestety. Więc widzimy się za chwilę. Patapon. Tak tylko na chwilę włączyłem. Bo to fajne. No i jak pierwszy raz wchodzimy w końcu w ten totem Pataponów, pokazuje się taka rzecz. Czyli, że udało się jednak zainstalować to DLC. Jak to się pokazało, to znaczy, że się zainstalowało. I tutaj właśnie pokażę się te questy nowe. Czyli tak naprawdę nic nie trzeba robić kompletnie. No i możecie sobie bez problemu przejść w te questy. Znaczy, bez problemu przejść te questy. Bez problemu możecie wejść w te questy. Trochę to trwało, zanim udało mi się w końcu dojść do tego momentu. No, DLC jest zainstalowane, bez problemu. Także no cóż, udało się, nie ma problemu. To mogę bezproblemowo już usunąć, to również też. Bum. No i co? Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, że jeśli coś się skończyło, aha, jeśli czegoś jeszcze nie rozumiecie, to piszcie. Ja pomogę, serio. Serio pomogę. I na razie, cześć.